Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Cześć, nazywam się Ewelina Kwiatkowska. W programie z jakiej racji bieżące wydarzenia będą punktem wyjścia do rozmów o kondycji współczesnej demokracji i o problemach, z którymi mierzy się dziś społeczeństwo. Bo nawet jeśli my sami nie interesujemy się polityką, to polityka zainteresuje się nami. Moim dzisiejszym gościem jest dr Krzysztof Śmiszek. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Komisja Europejska zainterweniowała właśnie w sprawie tzw. stref wolnych od LGBT. Te. Co ta interwencja oznacza dla nas w praktyce? No, w praktyce oznacza to nie mniej, ni więcej niż wszczęcie oficjalnego postępowania przez Komisję Europejską przeciwko naszemu państwu. To jest tak zwane postępowanie przeciwnaruszeniowe. To może brzmi trochę skomplikowanie, ale generalnie chodzi o to. Że Komisja Europejska interweniuje wtedy, kiedy widzi, że któreś z państw członkowskich łamie podstawowe wartości europejskie. A pamiętajmy, że w 2004 roku, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, Zgodziliśmy się, na, zgodziliśmy się co do pewnych pryncypiów i pewnych zasad funkcjonowania w tej, w tej wspólnocie i jedną z podstawowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej jest przeciwdziałanie dyskryminacji, równość, prawa człowieka czy zasada rządów prawa i Komisja Europejska wreszcie w moim przekonaniu trochę późno, ale lepiej późno niż wcale zaczęła, Wydawać oficjalne y, stanowiska czy zajmować oficjalnie stanowisko w sprawie czegoś, co wydawałoby się nie ma prawa się wydarzyć w 2021 roku czy w XXI wieku w ogóle y, w centrum Europy. Komisja Europejska po prostu stwierdziła, że y, Polska y, no, Narusza w sposób zasadniczy jedną z podstawowych zasad czy fundamentów Wspólnie. funkcjonowania Unii, czyli ochronę mniejszości, ochronę praw mniejszości. No, jeśli Komisja Europejska interweniuje w sprawie tak zwanych stref wolnych od LGBT, albo stref wolnych od ideologii LGBT, bo to mhm. różnie, różnie jest nazywane, to znaczy, że w naszym kraju nie dzieje się dobrze i pewne, pewne prawa czy prawa pewnych mniejszości są, są łamane. To, co jest szokujące też, to to, że jedna trzecia terytorium naszego kraju jest pokryta przez lokalne i regionalne uchwały, czy uchwały regionalnych, czy lokalnych e, samorządów terytorialnych. No, mamy całe województwa, które przyjmowały, sejmiki województw przyjmowały uchwały przeciwko LGBT, czy uchwały antyideologii LGBT, tak jak województwo lubelskie, małopolskie, czy świętokrzyskie. No to jest sytuacja, która absolutnie już nawet nie powiem, że dziwi, ale ona szokuje ludzi z, z reszty Europy. Znaczy coś takiego miało miejsce 80 lat temu, kiedy także na terytorium Polski przecież obowiązywały getta, czy obowiązywały pewne strefy, gdzie na przykład w społeczności żydowskiej nie można było wstępować, czy był zakaz wstępowania, czy wchodzenia, czy działalności gospodarczej. I Dzisiaj ta historia się powtarza, i na razie Komisja Europejska wystosowała tak zwane oficjalne stanowisko, zażądała dodatkowych informacji na temat mhm. tego, co rząd Polski robi w kontekście tych stref wolnych Hotel LGBT. Komisja dała dwa miesiące polskiemu rządowi na wytłumaczenie się z tej, z tej sytuacji. Ja uważam, że polski rząd może wyjść z twarzą z tej sytuacji w bardzo w prosty sposób. sposób. Czy e, Ja rok temu zaskarżyłem wszystkie uchwały antyLGBT w całej Polsce. Złożyłem mhm. 90 skarg do właściwych wojewodów, bo w myśl polskiego prawa wojewodowie st, e, e, sprawują nadzór nad uchwałami samorządów terytorialnych. W momencie, kiedy jakiś e, samorząd terytorialny łamie przepisy prawa powszechnie obowiązującego swoimi uchwałami, wojewoda po prostu może je uchylić. Mhm. E, czy I to przyniosło skutek? No, nie przyniosło skutku. Dostałem odpowiedzi od wszystkich wojewodów, do których napisałem, że albo nie widzą takiej potrzeby, albo tego typu uchwały nie łamią polskiego prawa. Ale jak uchwała, która właściwie wymierzona jest w jakąś mniejszość, bardzo specyficzną czy, 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 czy wyodrębnioną mniejszość w naszym kraju, nie może, nie, nie może łamać polskiej konstytucji. No, mamy przecież szereg przepisów konstytucyjnych, które gwarantują nam na przykład Poszanowanie godności przez państwo, artykuł 30. Mamy artykuł 32, który mówi, że władze publiczne nie mogą dyskryminować nikogo z jakiegokolwiek powodu także z powodu orientacji seksualnej że wszyscy musimy być traktowani równo i wszyscy mamy takie same prawa więc tych przepisów, które samorząd terytorialny, samorządy terytorialne naruszyły, jest bardzo wiele zresztą. To nie, są tylko moje, to nie jest tylko moja interpretacja. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar miesiące temu zaskarżył część tych, tych uchwał i wojewódzkie sądy administracyjne niektóre uchyliły te niektóre mhm. uchwały, co oznacza, że nie ma pewności stuprocentowej, oczywiście nie ma żadnej pewności, co do tego, że, że te uchwały mają jakąkolwiek podstawę prawną, więc... Więc yy, niestety yy, ja nie mam satysfakcji z tego powodu, że Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce. Ja wręcz powiedziałbym, że wstydzę się za to, że. Mój kraj, w którym ja także żyję, na rzecz którego pracuję, nie tylko jako nie wiem, prawnik, nauczyciel akademicki, ale także poseł na Sejm, że mój kraj po prostu pozwala sobie na, na robienie tego typu rzeczy i nie chce się wycofać z tych decyzji, nawet wtedy, kiedy wszyscy dookoła mówią, że to jest złe, że nie tylko mówią prawnicy, nie tylko mówią aktywiści, nie tylko mówią obrońcy praw człowieka, ale mówią o tym także instytucje międzynarodowe. Zresztą udało Dało mi się doprowadzić także do przyjęcia specjalnej rezolucji przez Radę Europy, mhm. przez organ Rady Europy, Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych. Kilka tygodni temu ten, ta, ten, ten organ Rady Europy wydał swoją rezolucję potępiającą te uchwały antyLGBT, mówiącą o tym, że nie można pogodzić. Nowoczesnych standardów ochrony praw człowieka z działalnością władz samorządowych, czyli władz publicznych, wymierzonych w, w prawa i właśnie w godność w konkretnej mniejszości. No to jest coś, co. Znaczy wszyscy, jeśli wszyscy dookoła mówią ci, że jesteś pijany, to znaczy, że chyba musisz się zastanowić i może pójść do domu, żeby nikt nie musiał na Ciebie patrzeć. Więc wydaje mi się, że, że są, są proste mechanizmy, które mogłyby z nas jako Polski zdjąć to odium, tego wstydu, tego zażenowania na skali europejskiej, czy na poziomie europejskim. Ale widocznie to się ciągle jeszcze opłaca. Znaczy mhm. ciągle się jeszcze opłaca chronić tych, którzy prześladują, którzy stosują język pogardy, nienawiści czy dyskryminacji, zamiast, zamiast zająć się tymi, Którzy tej pogardy i tej dyskryminacji doznają. Wracając jeszcze do Komisji Europejskiej, to nie był chyba jej pierwszy krok, bo zdaje się, że już wcześniej pojawiły się zapytania do polskiego rządu dotyczące właśnie tych stref wolnych od LGBT. Zapytania zostały zignorowane. Zapytania zostały zignorowane, dlatego też Komisja e, zażądała już w bardzo oficjalnym i takim formalnym trybie e, dodatkowych informacji w ciągu dwóch miesięcy. I to jest już znak, że jeśli Komisja Europejska daje rządowi, musi z państw te dwa miesiące na odpowiedź, to znaczy, że za chwilę, po tych dwóch miesiącach, zostanie wszczęta oficjalna procedura o złamanie prawa europejskiego przez, przez nasz kraj. No to mhm. jest, I co ta procedura oznacza? Ta procedura oznacza, że możemy znaleźć się jako Polska. Po raz kolejny przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To będzie absolutnie precedensowe postępowanie, jeśli do niego dojdzie, bo być może w ciągu tych dwóch miesięcy wydarzy się cud i Polska, polscy wojewodowie uchylą te uchwały, na co na to absolutnie nie liczę i nie mam, nie mam nadziei. Natomiast to będzie bardzo precedensowe postępowanie, dlatego że rzadko zdarza się, żeby na podstawie tych bardzo ogólnych przepisów wyznaczających wartości Unii Europejskiej, które są opisane w traktatach, żeby takie postępowanie zostało, zostało wszczęte. No ale cóż, no widocznie mało nam postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie niezależności sędziu, sądów, niezawisłości sądów, czy, czy trójpodziału władzy itd., itd. No widocznie potrzebujemy jeszcze kolejnych postępowań, żeby prowadzić naszą instytucjonalną wojnę z Unią Europejską. Mm -hmm. A czy kary finansowe, czyli wstrzymanie funduszy mogą, mogą tutaj. Tak, oczywiście to jest. To, to, to ćwiczymy na bieżąco, bo mm -hmm. przecież wszyscy widzimy, co dzieje się z postępowaniami w sprawie np. izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Doszliśmy do takiego momentu, kiedy zostaje trybun Komisji Europejskiej już tylko jeden ruch do wykonania. Czyli za do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie kar. I te kary, oczywiście, one mogą być bardzo różne. To znaczy one mogą się wahać. To są zazwyczaj kary dzienne mhm. od kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy euro, nawet do kilku milionów euro za każdy dzień pozostawania w tym stanie łamania prawa. I zresztą. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Komisja Europejska to jest jedna sprawa, prawda? Natomiast może się okazać, że do gry wkroczy także Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. To jest inny system ochrony praw człowieka Rady Europy, ale ten także nie pozostaje głuchy na skargi naszych obywateli. I ja mam, pani redaktor, takie, jakieś takie bardzo gorzkie poczucie, ale niestety ono e, chyba jest graniczy z pewnością, że nasz rząd e, od sześciu lat co najmniej. Wciągnął na sztandary swojej oficjalnej agendy rządowej, agendy politycznej, homofobię, dyskryminację, przemoc i pogardę. I to już nawet nie są jakieś, powiedzmy, wybryki jednego czy drugiego posła, prawda, jakiegoś egzotycznych wypowiedzi skrajnych, skrajnych posłów, tylko to jest systemowa, oficjalna część, znaczy systemowa dyskryminacja czy oficjalna część agendy rządowej. Po prostu. Bo jeśli Mamy do czynienia z sytuacją, w której ministrem edukacji zostaje pan Przemysław Czarnek, który właściwie zamiast Skupić się na y, kwestiach ulepszania jakości nauczania, poprawy, na poprawie bytu nauczycieli, na poprawie, no, czy na poprawie bytu na, y, uczniów, to, to minister Czarnek y, chyba zamienił się w głównego seksuologa kraju i zaczyna y, mówić swoje mądrości, a to o niewieścich cnotach albo o, o tym, jak, y, 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 jakim zagrożeniem są osoby LGBT dla polskiej edukacji. Ale. To jest, to jest strasznie smutne, dlatego że ja też jakby cofam się e, e, o te 20 parę lat, e, jeśli chodzi o moje życie, i wyobrażam sobie sytuację, w której ktoś, nie wiem, ma 14, 15, 16 lat jest uczniem i minister edukacji, który, który organizuje przecież e, naukę w szkołach, mówi o tym, że nie wiem, ten, ten 16-letni gej, czy ta 15-letnia lesbika nie jest człowiekiem, jest ideologią albo jest nienormalna. I myślę sobie, że, że takie osoby, a które wypowiadają takie słowa, pewnie bardzo, bardzo przemyślane słowa, bo to nie jest jakiś, jakiś wybryk, tylko to jest coś bardzo przemyślanego, albo sobie nie zdają sobie z tego sprawy, albo wręcz przeciwnie, zdają sobie z tego sprawę bardzo, bardzo mocno, że za tymi słowami, znaczy, że, że po pierwsze słowa ranią, po drugie słowa także pociągają pewne konsekwencje. Słowa także w moim przekonaniu i przećwiczyłem to też na własnej skórze przez wiele lat, uprawamacniają tych, którzy chcą stosować przemoc fizyczną wobec tych, których nienawidzą. Bo możemy lubić albo nie lubić poprawności politycznej, ale to jest taki koncept społeczny, który trzyma w ryzach tych, którzy mają ochotę kogoś obrazić, ale ta poprawność polityczna ich od tego, ich od tego powstrzymuje. I, e, I dzisiaj, e, jak słyszymy prezydenta Andrzeja Dudę, który rok temu mówił o, o osobach LGBT, że nie, to nie są ludzie, tylko ideologia. Jak słyszymy ministra Czartka, który mówi, że ci wszyscy ludzie są nienormalni, to myślę sobie, że bardzo wiele osób, która do tej, wiele osób, które się do tej pory powstrzymywały od wyrażania swojej niechęci, uprzedzeń, czy dawania upustu swoim swojej. Irytacji motywowanych stereotypami czy uprzedzeniami wobec osób LGBT, dzisiaj sobie mówią: Dlaczego ja mam się powstrzymywać od obrażania innych, skoro minister edukacji czy mój prezydent mojego kraju mówi, że to jest ok obrażać innych? Tak? A może to jest tak, że prezydent mówi, że, że to nie są ludzie, tylko to jest ideologia, to ja taką ideologię mogę walnąć w web albo popchnąć na ulicy, albo obrazić w internecie? Przecież parę tygodni temu mieliśmy do czynienia z Marszem Równości w, w Łodzi. Świetny, kolorowy, fajny, fajny marsz. Szło w nim parę tysięcy ludzi, którzy krzyczeli zgodnie z konstytucyjnym prawem do zgromadzeń, że chcą zmiany w naszym kraju, nie robili nikomu krzywdy. A po tym marszu, po tym marszu kilkanaście osób zaatakowało chłopaka, który miał tam jakąś tęczową przypinkę. E, uderzano jego głową o ścianę, e, za szyję wyleczono go po ulicy. I myślę sobie, że to właśnie Czarnek, i taki Czarnek czy taki Duda po prostu tym ludziom na to pozwolili. Mm -hmm. Pozwolili na to, żeby przekuć swoją niechęć w agresję którą usprawiedliwiały, usprawiedliwiły najwyższe czynniki państwowe. I To jest bardzo smutne. Mm -hmm. No tak, mieliśmy w ostatnim czasie wiele takich sytuacji, które pokazywały, że mowa nienawiści ze strony polityków, bo tak trzeba to nazwać, przynosi tragiczne, tragiczne skutki. No, oczywiście to jest. To przecież o tym nie trzeba przypominać. Może właśnie trzeba o tym przypominać, ale no, to jest tak. chyba, chyba coś tak oczywistego. Przecież i była sprawa prezydenta Adamowicza w momencie, kiedy wielka. Brytania wychodziła z Unii Europejskiej. Ta, 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 ta frustracja brexitowców spowodowała, że zaatakowano socjaldemokratyczną parlamentarzystkę i po prostu ją zamordowano. I to wszystko wydarzyło się poprzez nakręcaną spiralę słowną, a potem ta spirala przyniosła efekty w postaci, w postaci przemocy, więc. Udowodniona jest już od dawna, że, że słowa nigdy nie trafiają w próżnię, bo zawsze znajdzie się ktoś w społeczeństwie, kto potraktuje poważnie albo potraktuje te słowa w, sp w sposób e, bardzo bardzo konkretny, jako instrukcję do eliminacji kogoś z życia społecznego czy z życia politycznego. I e, nie wiem też jak się czują tak naprawdę ci, którzy... E, e, Które to, to wypowiadają? Nie wiem, czy mają świadomość. Myślę, że chyba wypierają tego typu świadomość, że, że ich słowa powodują, e, powodują po prostu agresję, ból, przemoc e, na ulicach, w domach czy w szkołach. Mm. Czy, powiedział pan, że, czy powiedziałby Pan, że sytuacja osób LGBT w tych warunkach politycznych w 2021 roku jest w Polsce gorsza niż kiedykolwiek? E... Ja wolę patrzeć na szklankę, która jest do, do połowy pełna. I oczywiście podtrzymuję swoje słowa, które powiedziałem na początku naszego spotkania, że mamy dziś do czynienia z systemową homofobią. Mamy dzisiaj do czynienia z homofobią jako elementem, oficjalnym elementem prowadzenia polityki przez Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego? Dlatego, że łatwo jest podzielić społeczeństwo, łatwo jest szczuć jednych na drugich, łatwo jest zawsze zamienić jakąś mniejszość w kozła ofiarnego, który jest zagrożeniem dla większości. To ćwiczyliśmy i w faszystowskich Niemczech, to ćwiczyliśmy. W Rwandzie na początku lat 90., kiedy odczłowieczano pewne grupy społeczne po to, żeby obwinić ich o, je o całe zło czy o całe nieszczęścia, które spotykają nasze, nasze państwo. Ale ja y, y, patrzę na, 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 na to, o co pani redaktor pyta z perspektywy o prawie 20 lat y, y, bycia powiedzmy z górnolotnymi słowami obrońcą praw człowieka, czy osobą, która jest zaangażowana w obronę praw człowieka, w tym obronę mniejszości praw, praw mniejszości LGBT. I Pani, jak sobie tak przypominam, że w 2002, 2003 roku, kiedy dyskutowaliśmy po raz pierwszy w polskim parlamencie projekt ustawy o związkach partnerskich autorstwa Pani Profesor Marii Szyszkowskiej, pierwszy, pierwszy projekt, który w ogóle wypłynął w polskim parlamencie, to... Poparcie dla tego projektu społeczne, to można sobie sprawdzić w badaniach opinii publicznej, wynosiło między 16 a 18%. Dzisiaj wynosi ponad 64%, 65% w różnych badaniach to pokazują. To oznacza, że w warunkach bardzo nieprzyjaznych, to w, że w warunkach bardzo agresywnej dyskusji wokół praw mniejszości LGBT, Społeczeństwo wyrabia sobie zdanie. Społeczeństwo sobie wyrabia bardzo powoli zdanie, to trwa prawie 20 lat, i społeczeństwo staje po jasnej stronie mocy. To znaczy, nie daje się, większość przynajmniej, nie daje się wkręcić w, w nienawiść, w pogardę czy, czy w jakąś taką zinstytucjonalizowaną przemoc. Ale, a może jeszcze jedno. I jestem też optymistą, dlatego, że. Widzę, jak tego typu przemocowe słowa czy przemocowe aktywności rządu powodują mobilizację społeczną wokół, wokół tej, praw tej mniejszości. No, pamiętam przecież jeszcze w 2015-2016 roku, kiedy na Marszach Kodu w obronie Trybunału Konstytucyjnego czy, 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 czy Wolności Sądów od czasu do czasu pojawiały się tęczowe flagi i Ci, którzy bronili sądów i demokracji, mówili tym, tym aktywistom: wyjdźcie z tą tęczową flagą. To nie jest wasza walka, to nie jest walka o prawa LGBT. To jest walka o polskie sądy, o, o konstytucję, o demokrację, o ważniejsze rzeczy. Dzisiaj wszyscy są razem. I dzisiaj wszyscy są razem. Po tych sześciu, pięciu latach yy, tresowania nas przez Prawo i Sprawiedliwość, dzisiaj nikogo nie, nie dziwi tęczowa flaga pod Sądem Najwyższym, kiedy protestujemy w obronie e, sędziego Tulei czy sędziego e, Juszczyszyna. I to jest ważne, znaczy ta zmiana społeczna jest niezwykle istotna i to jest bardzo du duże osiągnięcie, że z, z mniejszości, która była stabilizowana, że z mniejszości, której prawa, czy wokół, wokół której dyskusja była zawsze zamiatana pod dywan, nawet przez liberalne media czy liberalne środowiska, zawsze nam powtarzały jeszcze 20 lat temu, to nie jest ten czas. Nie, są ważniejsze rzeczy niż prawa jakiejś tam mniejszości LGBT. Dzisiaj nikt, kto stoi po stronie demokracji, konstytucji, rządów prawa czy, czy Europy, nie odważy się powiedzieć, bo i nie ma takiej potrzeby, że to nie jest ważne. Wszystko jest ważne i prawa człowieka są ważne i wolne sądy są ważne, bo to jest system naczyń połączonych. Więc jeśli pani redaktor mnie pyta, czy jest gorzej, jest gorzej. Jest i gorzej, i lepiej. Gorzej jest dlatego, że w mniejszość LGBT wymierzony jest system państwa, że mamy Zastraszanych nauczycieli, którzy chcą prowadzić lekcje o tolerancji, że mamy policjantów, którzy jeszcze do niedawna brali udział w szkoleniach na temat dyskryminacji i, tego, jak, i na temat tego, jak z szacunkiem traktować osoby LGBT, a dziś wyrzuca się podręcznik dla policjantów z, oficjalnej, z oficjalnego spisu lektur dla, ze szkoły policyjnej, po to tylko, żeby policjanci nie nauczyli się, czy studenci szkoły policyjnej nie uczyli się o tym, że w, że w naszym kraju jest taka mniejszość. Więc Mamy, mamy e, 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 prokuratorów, którzy ścigają przecież czasami aktywistów LGBT, mamy uh -huh. cały system zaangażowany w walkę, z, w walkę z tęczą, a z drugiej strony mamy niezwykłą mobilizację, wzrost empatii, mobilizację społeczną, wzrost empatii, wzrost zrozumienia i też coś, o co zawsze walczyła ta mniejszość łącznie ze mną o widoczność. Nigdy nie będzie normalnej dyskusji o prawach osób LGBT, jeśli same osoby LGBT nie pokażą się światu, nie wyjdą z szafy i nie powiedzą, że to ja, Jan Kowalski, Krzysztof Śmiszek, Anna Wiśniewska jestem ze społeczności LGBT. Nie mam rogów, nie mam, nie wiem, wideł, za pomocą których chcę zaatakować Wasze dzieci czy, czy rodziny. Jestem lekarzem, prawnikiem, sprzątaczką czy Waszym kucharzem w restauracji, kelnerem, obsługuję Was na co dzień i żyję w tym samym środowisku, w którym Wy żyjecie. Jestem Waszym sąsiadem, czy, czy czasami Waszym bratem, czy Waszą siostrą. I to jest największa zdobycz, i o to zawsze walczyliśmy jako najpierw aktywiści LGBT, a teraz. Niektórzy politycy, bo jak raz wyjdzie się z szaf, jak raz zerwie się te okowy tej niewidoczności. Jak kiedyś pracowałem dla Izabeli Jaruginowackiej, świętej pamięci, ona zawsze mówiła o osobach LGBT, że one noszą czapkę niewidkę, mhm. bo społeczeństwo po prostu nie chce o nich dyskutować, ponieważ ich nie zna i ich nie widzi. I nie widzi potrzeby dyskutowania o czymś, czego nie zna. I e, ja uważam, że bardzo wiele się wydarzyło w ostatnich kilkudziesięciu lub dwudziestu latach i bardzo wiele osób tę czapkę niewidkę zdjęły z głowy. I dziś nie, nie da się już zignorować tej dyskusji. Dziś nie da się zignorować konkretnej osoby, która wychodzi na ulicę albo mówi w swojej szkole, albo mówi w swoim zakładzie pracy. Jestem gejem, jestem lesbijką i chcę równych praw. Chcę, żebyście traktowali mnie z godnością, poznajcie moje potrzeby i razem podyskutujmy o tym, jak możemy zmienić Polskę, zmienić, zmienić Europę. I to jest największe osiągnięcie. Bo jak ktoś raz przekroczy tę czerwoną linię niewidoczności, nigdy nie będzie chciał już wrócić do tej szafy, żeby znowu stać się niewidocznym. I to jest największa zdobycz też homofobów, którzy, a, którzy dzisiaj w rządzie robią takie rzeczy że im więcej homofobii się będzie lało e, e, z, z telewizora czy z radia, im więcej tego homofobicznego Szamba będzie lało się z mównicy Sejmowej, tym Większa będzie determinacja tych osób, które zdobyły się na jedną z najważniejszych rzeczy w swoim życiu, czyli wyjścia z szafy, i będą oni zawsze już bronić swojej widoczności i swojej podmiotowości. Mhm. Ale powiedzmy może jeszcze o tym, że w tym roku Polska uzyskała niechlubne miano najbardziej homo i transfobicznego kraju w Europie. Ale rozumiem, że ten ranking dotyczy tylko sytuacji prawnej i atmosfery politycznej, nie odzwierciedla nastrojów społecznych. Tak, to jest ranking, który jest prowadzony przez największą europejską organizację LGBT, Czyli ILGA Europe, i e, to jest ranking, no, jest, niestety, bardzo niechlubny dla Polski. Po raz kolejny znaleźliśmy się w końcówce rankingu, e, który pokazuje, jak wiele jeszcze mamy do zrobienia na tym poziomie prawnym, legislacyjnym. Czy mam takie, e, to już nawet nie jest wrażenie, tylko po prostu empiryczne doświadczenie, że jedyną pra prawdziwą, prawną zdobyczą dla mniejszości LGBT. Był rok 2004, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej i musieliśmy, ponieważ Unia wymagała tego od krajów kandydujących, musieliśmy zmienić nasz kodeks pracy, który dzisiaj wprost zakazuje dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na orientację seksualną. I to jest jedyny przepis, twardy przepis w, w kodeksie pracy w naszym systemie prawnym który daje nam pewnego rodzaju nam, czyli osobom LGBT, pewnego rodzaju ochronę przed nierównym, Traktowanie. niesprawiedliwym traktowaniem. Ale tych rzeczy do, do załatwienia jest znacznie znacznie więcej. Mamy przecież coś, z czym walczymy na co dzień, czyli mowę nienawiści, czy przestępstwa z nienawiści. A od lat, co naprawdę już chyba 20 lat, dyskutujemy o tym, czy znowelizować nasz kodeks karny. Czy, czy nie rozszerzyć czy rozszerzyć nie? ten kodeks karny, ten katalog przesłanek, to tak się fachowo nazywa na, na, na mocy których zakazana jest mowa nienawiści, czy, czy przestępstwa z nienawiści właśnie o kryterium orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. Mamy przecież no, no, koszmarną sprawę, która stytuuje nas jakimś naprawdę gronie państw, które totalnie nie szanują swoich obywateli, czyli kwestii osób transpłciowych. No przecież mamy i coraz więcej mówi się o tym w mediach. Są naprawdę przepiękne, wzruszające reportaże e, dziennikarzy, którzy zajmują się tymi kwestiami. E, mamy sytuację prawną taką osób e, transpłciowych w Polsce, że jeśli chcesz zmienić e, tę, e, tę płeć metrykalną, czyli zmienić dokumenty stanu cywilnego, to musisz pozwać swoich rodziców mhm. do sądu. Musisz przejść przez piekło rozprawy sądowej, musisz w pewnym sensie oskarżyć swoich rodziców o to, e, że. Y, y, że popełnili błąd, czy, czy, czy popełnili jakieś, powiedzmy, no, jakieś niedopatrzenie. Czyli nie mamy porządnej ustawy o korekcie płci metrykalnej. Nie mamy przepisów, które zakazywałyby dyskryminacji w innych miejscach niż, niż o, miejsce zatrudnienia czy obszar pracy. Tak? Więc tych rzeczy do zrobienia jest mnóstwo. Zaległości legislacyjnych jest cała masa. I tak naprawdę to powoduje, że jesteśmy postrzegani jako kraj homofobiczny. Zresztą słusznie niestety, ponieważ rodząc się w tym kraju i mieszkając w tym kraju, jako osoba LGBT, nie masz tak naprawdę prawa i nadziei na to, prawa, prawa liczyć na swoje, na swoje państwo, że w momencie doznania jakiejś krzywdy spowodowanej cechą, na którą nie masz wpływu, tak jak się zazwyczaj nie ma wpływu na to, że ma się niebieskie oczy, czy metr 50 albo metr 90. to nie masz też wpływu na pewne, pewne cechy takie, no powiedzmy, no, pierwszorzędowe, tak, czyli powiedzmy orientację seksualną, czy, czy, czy płeć, to nie masz, nie masz nadziei na to, że, że w momencie, kiedy doznajesz krzywdy, możesz liczyć na swoje państwo, że stanie w twojej obronie, że... Będziesz mógł czy mogła zastosować czy odwołać się do przepisów prawa, które mogą dać ci e, pewną satysfakcję z tego, że ktoś naruszył Twoje, e, twoje prawa, a ty dochodzisz na, na podstawie tych przepisów swoich praw. Więc no to nie jest łatwe życie w kraju, które cię po pierwsze nie zauważa prawnie, no nie mówiąc już o tak popularnym i przecież już niekontrowersyjnym rozwiązaniu, jakim jest ustawa o równości małżeńskiej czy o hmm. związkach partnerskich. Mówimy o ustawie o związkach partnerskich, to nie mówimy tylko o tej mitycznej Szwecji, mitycznej Holandii czy Danii, gdzie po prostu to całe zepsucie zachodu jest jak w, nieprawda, jak, jak w pigułce się kumuluje. Ale mówimy o takich krajach jak Estonia, jak Węgry, jak Czechy, Chorwacja, Słowenia. E Niektóre kraje azjatyckie, niektóre stany w Meksyku, Brazylia, Argentyna, Stany Zjednoczone, Kanada i tak mogę wymieniać te kilkadziesiąt krajów, Nowa Zelandia, Urugwaj, gdzie, gdzie to nie jest nic, nic kontrowersyjnego, gdzie ludzie, którzy chcą ze sobą żyć, mogą liczyć na to, że państwo. Udzieli im ochrony, na przykład ochrony w kontekście pożycia dwóch osób tej samej płci. Ochrony w kontekście majątku, ochrony w kontekście wspólnej opieki, ochrony w kontekście rodzinnym, tak, więc nie są to rzeczy, które są jakieś pionierskie. No niestety też Polska przez ostatnie 20 lat pokazała, czy Parlament Polski pokazywał, że nie chce zajmować się tymi sprawami, bo czy to jest. Czy to były rządy Prawa i Sprawiedliwości, czy rządy, rządy platformy obywatelskiej? Żadna większość parlamentarna na przestrzeni ostatnich 20 lat nie miała odwagi na to do tego, żeby przyjąć ustawę o związkach partnerskich, która jest standardem w cywilizowanych krajach, a która dałaby poczucie dwojakie, poczucie godności dla tych osób, które chciałyby zawrzeć taki związek. Ale też poczucie bezpieczeństwa, bo przecież ludzie ze sobą żyją, starzeją się, umierają, chorują. Chcą mieć jakieś poczu elementarne poczucie bezpieczeństwa, funkcjonując w takiej parze. Niestety no nasze państwo tego nie ułatwia. Wręcz przeciwnie, to państwo robi wszystko, żeby nie widzieć paru procent swoich obywateli, prawie 2 miliony osób to mniejszość LGBT I, i to jest bardzo przykre I to jest bardzo smutne, że, że, że moje państwo, na rzecz którego przecież wszyscy pracujemy, ja także, w takim, na takim godnościowym poziomie zupełnie nie chcę mnie, nie, mnie dostrzegać. Chciałabym jeszcze na moment wrócić do, do, do uchwał anty-LGBT i chciałabym Pana zapytać o to, jaki, jaki realny wpływ na życie mieszkańców tak miały te uchwały. Co one tak naprawdę oznaczały dla mieszkańców? Tak naprawdę przy, przyjęcie takiej uchwały ma, ma taki bardzo głęboki wymiar symboliczny, mhm. przynajmniej na początku. To jest oczywiście, bo przeciwnicy, inaczej zwolennicy tego typu uchwał mówią, no ale przecież my nie wprowadzamy przepisów, na mocy których, nie wiem, osoba LGBT ma zakaz wstępu do szkoły, do restauracji czy ubiegania się o zasiłek, prawda, w, w lokalnym e, MOP-ie. Oczywiście te uchwały tego typu rzeczy nie, 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 nie wprowadzają. Natomiast wprowadzają coś, co jest bardzo niebezpieczne. To znaczy, przede wszystkim jest to przemoc symboliczna. Ja uznaję te uchwały jako bardzo mocno przemocowe, w sposób symboliczny, akty prawa miejscowego, które mówią swoim mieszkańcom w Kraśniku, w, nie wiem, w, na terenie województwa Świętokrzyskiego, gdzie to, gdzie to przyjęto, że te uchwały mówią. Coś bardzo jednoznacznego. znaczy Władze tych gmin, powiatów czy, 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 czy województw widzą w swoich obywatelach, swoich w części swoich mieszkańców kogoś gorszego. Widzą kogoś, kto zagraża normalnej, tradycyjnej rodzinie. I wracamy do tego, o czym już rozmawialiśmy. Znaczy, Jeśli ktoś, władza lokalna, uznaje kogoś za zagrożenie, za ideologię, w sposób symboliczny naznacza cię jako innego gorszego, to znaczy, że za tym może pójść coś więcej, to znaczy może pójść coś, coś, coś więcej w, w praktyce, to znaczy, że ktoś może powiedzieć sąsiad sąsiadce może zrobić krzywdę, bo będzie czuł się uprawomocniony tym, że jego burmistrz, jego rada miejska, jego rada powiatu uznała ciebie, czy ciebie za kogoś gorszego sortu, kogoś, kto, kto nie zasługuje na, na, na uznanie i Eee, przecież wszystko, co zaczęło się złego przed II wojną światową, w kontekście Żydów czy Romów, wszystko, co zaczęło się też, wracam do tej Rwandy, prawda, gdzie, gdzie na początku konfliktu plemiennego w Rwandzie nie było od razu tak, że wszyscy chwycili za maczety i zaczęli się wyżynać. Tylko przez wiele miesięcy zaczęło się, od słów. zaczęło się od słów. Przez wiele miesięcy Radio Tysiąca Wzgórz e, prowadzone przez jedne, jedno z plemion, codziennie 24 na dobę e, mówiono, mówiło o tym, że to drugie plemię to karaluchy, których trzeba się pozbyć. Jeśli ktoś ci mówi przez wiele miesięcy, że to nie jest człowiek, że to jest ktoś odczłowieczony, że on nie jest normalny, że to jest, to jest ktoś gorszy, to w to to trafia na, na, na podatny grunt. I tak samo przekładając tę tragiczną sytuację, sytuację z Rwandy na sytuację polską, no jeśli ktoś mówi ci w telewizji, albo twój burmistrz, albo ktoś, nie wiem, polityk, prezydent, czy rada miejska mówi musimy chronić naszą wspólnotę przed nimi, przed tymi innymi, to znaczy, że ci inni są gorsi albo są zagrożeniem. I bardzo krótka jest taka droga od tej symbolicznej przemocy, symbolicznej agresji, do agresji słownej, a potem do agresji e, fizycznej, i tego chciałbym uniknąć. Nie chciałbym, żeby, e, żeby historia się powtórzyła. Ja marzę o Polsce, gdzie mamy różne zdania, gdzie, mamy, e, gdzie się nie zgadzamy, gdzie się kłócimy, gdzie wymieniamy zdanie, nawet w sposób agresywny. Bo taka jest natura debaty publicznej i życia społecznego, po prostu, bo jesteśmy różnorodni, ale w tej różnorodności musimy być także równoprawni. To znaczy w tej różnorodności musimy zawsze pamiętać o tym, że nie możemy naruszać wolności drugiego człowieka, nawet się z nim nie zgadzając. I, i, i mam nadzieję, że to się powoli zmieni. To się już zmienia, społeczeństwo daje temu wyraz. Niestety politycy zostali z tyłu za społeczeństwem. Zresztą mam takie przekonanie, że tak zawsze się dzieje, że społeczeństwo jest bardziej progresywne i postępowe od polityków, którzy nie łapią tej zmiany społecznej, tej wymiany poglądów i tej, tej zmiany poglądów, która nastąpiła, a mam takie przekonanie, że szczególnie ostatnich kilka lat przyniosło gigantyczny zwrot jeśli chodzi o postrzeganie praw mniejszości. I to już nie jest tak, jak było 20 lat temu, że ciągle można szczuć na, na to znaczy szczuć można, jak widać, mhm. ale nie przynosi to. Nie, powi nie powinno to już przynosić takiego samego efektu. Mhm. Wracając jeszcze do przemocy symbolicznej, o której Pan powiedział, ona niewątpliwie wpływa na kondycję psychiczną osób LGBT. Z badań wynika, że około 70% młodych osób LGBT ma myśli samobójcze. Gdzie dziś młodzież może szukać pomocy? No na pewno młodzież nie może poszukiwać pomocy we własnych szkołach, bo mhm. widać, że wszystkie te szkoły, czy wszyscy ci dyrektorzy, nauczyciele, którzy Próbują, czy nie poddają się tej, tej indoktrynacji, tej propagandzie, tej, temu, tego, temu zmuszaniu do, do rugowania rozmowy o prawach człowieka w szkole, to ci wszyscy nauczyciele dostają po głowie, czy, czy dyrektorzy. Tak? No mamy tą słynną akcję tęczowy piątek, gdzie ciągle, na szczęście, ciągle jeszcze Już wiele to szkół. Się to się odbywa, gdzieś gdy te, te szkoły organizują te, te, te tęczowe piątki, ale. No właśnie, potem ponoszą konsekwencje, potem uruchamiają się czy lokalni radni PiSu, czy prawicy, czy organizacje skupione wokół, wokół polityków, którzy donoszą na, do kuratorów do, na te szkoły. Natomiast pani redaktor poruszyła niezwykle istotną kwestię, to znaczy... Dla mnie ten poziom prawie 70% młodych ludzi, którzy mają myśli samobójcze tylko dlatego, że są LGBT, to znaczy doznają jakiejś dyskryminacji przemocy, niezrozumienia z tego powodu, to powinien być już nawet nie budzik, ale jakiś dzwon alarmowy dla ministra edukacji, że. Coś złego dzieje się z polskimi uczniami, to znaczy złego w tym sensie, że nie mają gdzie się zwrócić ze swoim problemem. I, i nie chciałbym, żeby historia się powtarzała, bo mieliśmy przecież przypadek 14-letniego Dominika Zbieżunia, który powiesił się na własnych sznurówkach tylko dlatego, że był postrzegany jako osoba homoseksualna w swojej szkole, czy, czy, czy Milo, która rzuciła się z, z, z Warszawie z mostu do Wisły, nie mogąc już znieść swojej, e, znaczy doznawanej dyskryminacji. I ja nie rozumiem państwa, które pozwala sobie na utratę żyć młodych swoich obywateli w imię prowadzenia nienawistnej polityki. To znaczy, nie rozumiem tego, jak można przechodzić obojętnie, mieć zamknięte oczy na, na tragiczną sytuację tych młodych ludzi, którzy są przecież przyszłością naszego społeczeństwa, którzy mogą być świetnymi członkami naszej społeczności, i jakąś taką lekką ręką państwo. Traci tych obywateli, a którym, nie, nie, który, którym nie jest podana, podana pomocna dłoń. I na szczęście też jest tak, że bardzo wiele organizacji pozarządowych przyjmuje czy, czy organizuje specjalne poradnictwo psychologiczne czy poradnictwo prawne dla, dla młodzieży. Organizacje młodzieżowe też się samoorganizują. To jest naprawdę świetne. Też jest. To porównuje swój, swoje, swój okres dojrzewania do, do, do dzisiejszych czasów. To no, Ja dojrzewałem w czasach, kiedy nie było internetu albo nie miałem dostępu do internetu. Na szczęście dzisiaj młodzi ludzie mają dostęp do, do informacji w internecie. Mają też niestety dostęp do informacji na temat siebie yy, produkowanych przez nienawistników. To też jest inna kwestia. Natomiast yy, yy, myślę, że dzisiaj organizacje pozarządowe i społeczeństwo wyręcza yy, państwo w jego podstawowej yy, yy, w jego podstawowym zadaniu, mhm. jakim jest dostarczanie profesjonalnej pomocy psychologicznej czy nawet psychiatrycznej dla tych, którzy czują się, czują się źle w, nas, w naszym społeczeństwie. Tylko to tak nie powinno wyglądać. Znaczy, oczywiście organizacje pozarządowe to jest świetne rozwiązanie, nasza samoorganizacja jako społeczeństwa to jest super rozwiązanie, natomiast to powinien być tylko dodatek do tego, co robi państwo, bo w normalnym kraju jest tak, że mamy Dofinansowaną psychiatrę dziecięcą, mamy dofinansowanych psychologów szkolnych, którzy są tą tym pasem transmisyjnym pomiędzy uczniem, znaczy jego problemem, a uczniem. Tak? I jakby są tym pasem transmisyjnym pomiędzy uczniem, który doznaje jakiejś przemocy fizycznej czy, 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 czy psychicznej, a no, jakimiś, po prostu, jakimiś wartościami, które, które, które wszyscy podzielamy jakąś ochroną. Więc. Wydaje mi się, że, znaczy wydaje mi się, jestem przekonany, że to jest wielki wstyd także dla polskiego państwa i dla polskiej szkoły, że nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej pomocy tym swoim e, uczniom, którzy desperacko jej niekiedy poszukują. Mhm. No u nas psychiatria dziecięca jest w dramatycznym stanie. Na koniec chciałam zapytać jeszcze o mm, represję wobec aktywistów. Zdaje się, że w najbliższych dniach przed sądem staną założyciele Atlasu Nienawiści. To jest taka inicjatywa, dziś chyba która. Chyba się nawet odbyła dziś, Już tak. dziś, tak. To jest taka inicjatywa, która na bieżąco monitoruje sytuację tych uchwał antyLGBT. Na swojej stronie internetowej zamieszcza taką interaktywną mapę. No, mamy rzeczywiście do czynienia z czymś nowym. W, 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 mówię o, o czymś nowym w kontekście walki z ideologią LGBT organizowaną przez państwo, bo. Um, Rzadko zdarza się, żeby obrońcy praw człowieka czy po prostu aktywiści byli ofiarą prześladowań. To aktywiści działają na rzecz tych, którzy są prześladowani. Natomiast dzisiaj mamy rzeczywiście bardzo niebezpieczną sytuację, w której ci, którzy podnoszą czy wyciągają na światło dzienne pewne nieprawidłowości w funkcjonowaniu państwa, ci, którzy mówią głośno, alarmują społeczeństwo o tym, że jakaś mniejszość jest prześladowana czy dyskryminowana, pokazują na światło dzienne, wyciągają konkretne przykłady tej, tego łamania prawa, są za to, za swój aktywizm i za swoją działalność ścigani. No to już jest chyba pewien taki epilog tej walki z ideologią LGBT przez polskie państwo, bo jeśli zaangażowana jest w to wszystko prokuratura, jeśli zaangażowana jest policja, czyli ergo zaangażowane jest państwo w ściganie tych, którzy działają na rzecz innych, to znaczy, że chyba potwierdza się moja teza, że homofobia jest oficjalną, e, oficjalnym ele, elementem agendy rządowej. Czy rząd uważa, że na wszystkich polach, gdzie pojawia się to, to, to okropne LGBT, trzeba z tym walczyć w szkole, w przestrzeni publicznej, w, w polityce, w prawie. Przecież mamy pomysły już, które wychodzą z kancelarii premiera, że być może będzie przyjęta ustawa na wzór węgierski o no zakazie tak. promocji y, homoseksualności czy homoseksualizmu. Węgierski rosyjski, bo w Rosji no, też No tak. Promować to można kurczaki w supermarkecie, a nie homoseksualizm, tak mi się wydaje. No, ale, ale rozumiem, że pewne diabły gdzieś tam tkwią w głowach tych wszystkich ludzi, którzy wymyślają to, e, e, te głupoty. ale to pokazuje, że um, ta walka z, z, z przeciwko mniejszości LGBT ona ma, odbywa się na wielu poziomach mhm. i państwo nie odpuszcza. Państwo po prostu angażuje się z całą mocą w procesy sądowe, angażuje swoje m, służby, angażuje policję, angażuje parlamentarzystów rząd do tego, żeby obudować społeczność LGBT taką aurą Jakiegoś niebezpieczeństwa, w tym sensie, że ta, ta mniejszość jest jakaś niebezpieczna dla, dla reszty społeczeństwa. Więc tak, i to też jest, myślę, że to jest taka smutna konstatacja na koniec, że um, figurę przedwojennego Żyda zastąpiła figura, figura geja. Zawsze jakaś figura obcego, figura obcego, zawsze innego, to znaczy ta Wcześniej figura zawsze, uchodźcy, również dokładnie, swój więc, swój. więc mamy z taką, do czynienia z takim prostym przełożeniem i takim naznaczeniem jakiejś grupy społecznej, którą możemy obwinić o wszystko co najgorsze, pokazać to przez nich, to przez to LGBT nie dzieje się w Polsce dobrze i niestety ta stara zasada dziel i rządź ciągle, ciągle przynosi efekty, ale żeby nie było pesymistycznie na no koniec właśnie. jestem optymistą bo naprawdę mhm. e, e, widzę tę szklankę do połowy pełną i widzę to jak społeczeństwo się zmienia ja też pochodzę z Podkarpacia z bardzo konserwatywnego miasta gdzie rozmowa na ten temat 20 lat temu była absolutnie niemożliwa, i dziś na moim Podkarpaciu e, 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 widzę, jak roz, roz, rozgadane są społeczności lokalne, na, na tak, na nie, ale przynajmniej o tym rozmawiamy i prze można przełamywać pewne stereotypy, pewne tabu, pewne uprzedzenia. I, i to jest świetne. I, I uważam, że tej tęczowej fali już nic nie zatrzyma. I niech ta pozytywna <laughs> zmiana społeczna będzie naszą błędą. Y, dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.